Dzisiaj także dotkniemy tematyki Medjugorje, wobec szerszego tematu słuchania głosu Pana. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Jezu, jesteś dobrym pasterzem i tak dzisiaj będziemy patrzeć na Ciebie, na Boga, który kocha i dlatego wymaga, ale kocha i dlatego przede wszystkim się troszczy, bo Tobie zależy na nas. Panie. Twoja miłość objawiła się w krzyżu. I u Świętego Ojca Pio czytamy, tak jak ciało potrzebuje pokarmu, tak dusza potrzebuje krzyża dzień po dniu, aby oczyszczać się i odrywać od stworzeń. U tego świętego czytamy dalej: Jezus nigdy nie jest bez krzyża, ale krzyż nigdy nie jest bez Jezusa. Na tej ziemi każdy ma swój krzyż, ale musimy robić tak. Aby nie być złym łotrem, ale dobrym. Pozwól nam, tak Jezu. Amen. Ja sam będę pasł moje owce i sam będę je układał na legowisku, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zbłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Takiego to słowa otrzymujemy w przepiękną uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W ten dzisiejszy, sobotni, piątkowy dzień czytamy o owcach, które, którymi Pan, krótko mówiąc, się opiekuje. Ale jest jeden warunek: Jego owce. Jego owce. Dzisiaj powinno zrodzić się na nas pytanie, czy rzeczywiście jestem Jego owcą, czy daje się prowadzić. No bo jego owce słuchają jego głosu, słuchają Jego głosu. Jak ten głos się wyraża? No, mówiliśmy sobie i będziemy to nieustannie przypominać, wyraża się przez kościół. Ten kościół jest hierarchiczny. I nawet jeżeli to się już komuś znudziło, bramy piekielnego nie przemogą. Taka jest kolej rzeczy. Mogą odpadać różni kapłani, tak w historii było. Nie było takich, takich nagłośnień odpadania tych kapłanów. Jak dzisiaj to ma miejsce na poziomie. W jednym miejscu kapłan odchodzi, cały świat o tym mówi przez social media i przez to, że gdzieś tam opublikował takie ani inne nagranie, albo takie ani inne słowa, albo taki ani inny SMS. Okay? Natomiast to się działo, po prostu to się działo. No i teraz rodzi się pytanie zatem w kontekście podpowiedzi, że moje owce słuchają mojego głosu. Jak słuchać tego głosu? Jak słuchać głosu pasterza? Moi drodzy, nigdy pasterz nie mówi wbrew sobie. Nigdy. Pasterz nie będzie mówił i namawiał Ciebie do grzechu, ponieważ to nie jest pasterz. To wtedy... Namawia Cię do grzechu ten, który jest przeciwnikiem. No ale ktoś powie, czy łatwo to rozpoznać? Jeśli masz w czymś wątpliwości, patrz, o co mówi Kościół. Bo Kościół jest bardzo konkretny w swoich wypowiedziach. To znaczy, doktryna Kościoła, która kształtowała się przez lata, czyli kolejni święci błogosławieni próbując. I nie tylko święci i błogosławieni, bo taki na przykład Orygenes nie, nie zostanie pewnie nigdy świętym, a świetne teksty pisał e, z tego powodu, że bardzo Pana Jezusa kochał. Okay? E, z wiadomych powodów nie zostanie świętym prawdopodobnie. E, więc, e, więc to zostało w jakikolwiek sposób już e, powyjaśniane, już wytłumaczone. I wiecie. Ostatnio, kiedy głosiłem przed księżmi biskupami Słowo, to próbowałem uwrażliwić nas wszystkich wobec tych prywatnych objawień, które mają miejsce teraz w tylu miejscach świata, moi drodzy, Matka Boża nie namawia nigdy do nieposłuszeństwa. To nie jest Matka Boża. Matka Boża, wydaje mi się, że to tyle razy mówiłem, że w ogóle nie ma sensu, żeby, żeby tego przypominać, a to okazuje się, że to jest nieustannie numer jeden w internecie. Matka Boża nie zna końca świata. No, jeżeli trzymamy się tego, co mówi Ewangelia, to my stawiamy Matkę Bożą przed Panem Jezusem w tym momencie. To nie jest nauka katolicka. Ludzie, opanujcie się. Jest napisane, że Jezus mówi, który. O, opisuje dzień przyjścia Jezusa w powtórnej jego paruzji, że tego dnia nikt nie wie, ani aniołowie, ani nawet syn, tylko ojciec. Nawet Jezus ograniczył w tym swoim ziemskim, e, ziemskiej o, m, obecności, według tych słów, e, wiedzę na temat tego dnia jako człowiek, bo jest jednocześnie i Bogiem, i człowiekiem. Człowiekiem, jak wiemy, z jego samoobjawienia w tych tekstach, które daje się nam poznać. Ok, więc to nie może być Matka Boża. <kłysyawa> Jeszcze raz chcę to powiedzieć. To może być, krótko mówiąc, anioł podszywający się pod Matkę Bożą, ale to jest mistyfikacja. I nie masz obowiązku dalej wierzyć w takie objawienia. I nawet powinieneś przerwać ich słuchanie, nawet jeżeli jesteś zafascynowany i to ci czymś pomagało, dlatego że w tym momencie tak naprawdę ta postać, która podaje się za Matkę Bożą, ona doprowadza do rozłamu Kościoła. To w historii Kościoła już wielokrotnie było. Nawet kiedy wydawało się, że Matka Boża podaje, czy jakiś anioł komunię świętą, bo takie też historie były, yy, kiedy. Objawiała się jakaś postać, po czym okazywało się, że to, o czym mówi ta postać, jako przepiękna postać, no jest sprzeczne z nauczaniem Kościoła. I Kościół, zanim się objawienie skończyło, musiał uznać jego nieważność. Gdyby Matka Boża w Medżugorie zaczęła mówić rzeczy niezgodne z nauczaniem Kościoła, to Kościół, słuchajcie, wydałby opinię, że Medjugorje nie jest miejscem objawieni Matki Bożej. Więc Kościół przez to, że Matka Boża, jeżeli wierzymy, że Matka Boża się tam objawia, nie... Y, y, Matka Boża nie powiedziała nic sprzecznego z nauczaniem Kościoła. To jest jakby jedna rzecz. Zauważyliście? Wszędzie teraz dookoła Matka Boża y, 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 m, mówi o y, ta oba, objawiająca się w objawieniach... Y, Niezatwierdzonych ko przez Kościół, że komunia święta na rękę to jest profanacja i nawołuje, których biskupów słuchać i których nie słuchać. E Matka Boża w Meczugorie tego nie mówi. Ani nie mówi, żeby biskupów nie słuchać, nawet poszczególnych, nawet tych, którzy gdzieś tam by upadli, ani nie mówi o tym, że komunia święta na rękę jest grzechem. Zauważyliście to? No, i niektórzy już za, za, zaczęli dyskwalifikować Matkę Bożą z Meczu No, dajcie, że spokój. Trochę pomyślenia, trochę rozsądku w tym, w tym, w tym patrzeniu. It's, masz wątpliwości, słuchaj Kościoła. Kardynał Sarach przy jego radykalizmie mówił bardzo jasno: czytaj katechizm Kościoła katolickiego. No i ktoś mi wyskakuje, no tak, ale Kościół to my wszyscy. No i weź z takim rozmawiaj. Czyli każdy może sobie in interpretować, jak sobie mu tam żywnie mu po prostu się podoba to, yy, co jest nauczaniem Kościoła. Tak w Kościele katolickim nie jest. Drogi bracie, który, yy, z który, do którego teraz mówię, yy, takie myślenie jest myśleniem protestanckim. Jest protestantyzowaniem Kościoła. Jeżeli ty nie przyjmujesz tego, co Kościół mówi to tak naprawdę Ty stajesz ponad Kościołem, ponad papieżami, ponad księżmi, ponad biskupami, bo Ty wiesz lepiej. No sorry. Wybacz. Ale potrzeba w takim układzie dociągać nie do dołu, ale do góry. Ok. Dzisiaj, dzisiaj tyle. Serce Was błogosławi. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Poczytajcie, co umieściłem pod filmikiem.